W ciągu kilku miesięcy stała się lokalnym fenomenem społecznym. Na stronie internetowej Old Sieradz internauci gromadzą archiwalne fotografie miasta. Strona ma setki wejść dziennie. Krzysztof Lisiecki. Fotografii jest już kilka tysięcy, a wszystko zaczęło się od przypadkowej inicjatywy dwóch młodych sieradzan, Sylwestra Marczaka i Bartłomieja Luta. Pół roku temu na stronie internetowej zamieścili 40 archiwalnych zdjęć sieradza. Nagle zauważono, że te zdjęcia ludzie przekazują, upubliczniają, oglądają, komentują, tak. No i wtedy powstał pomysł, no to jeżeli tak jest, to zacznijmy zbierać i powstała strona Old Sieradz i no to zaczęło się i zaczęła pęcznić. Pęczniała tak szybko, że już po 4 miesiącach na stronie było ponad 1500 fotografii. Dziś jest ich już prawie 3000 i ciągle przebywa. Barbara Maria Struzik spędziła młodość na sieradzkiej Pradze. Stare fotografie zaczęła zbierać 10 lat temu na potrzeby biblioteki we Wróblewie, w której pracuje. Kiedy zobaczyła stronę, dołączyła do niej. Polubiłam od razu tę stronę i niektóre zdjęcia, które kojarzyły się ze mną, z moimi wydarzeniami, zaczęłam przenosić, udostępniać na swojej stronie. Na stronie Old Sieradz jest miasto, którego już nie ma. Na fotografiach utrwalono mieszkańców, którzy albo już nie żyją, albo rozpierzchli się po świecie. Dla internautów odwiedzanie jej to swoista podróż sentymentalna.